Dzień dobry, witajcie. Co prawda grudzień się jeszcze nie skończył, chociaż święta już mamy za pasem, a my już mamy w tym miesiącu trzeci rozrząd, tym razem w BMW E81 w silniku N47. Co prawda pierwszy rozrząd był w X70 z silnikiem N57. Tam był silnik sześciocylindrowy. Drugi rozrząd to był E90, silnik N47 X-Drive, czyli czterocylindrówka, a tutaj mamy silnik N47 w wersji tylnonapędowej, czyli chyba jedna z najprostszych wersji silnikowych tego typu do wymiany rozrządu. Wczoraj już poskładałem, odpaliłem samochód, wszystko tutaj pracuje wzorowo. Jeden wtryskiwacz niestety musieliśmy rozebrać do demontażu na czwartym cylindrze, dlatego że był tak bardzo zapieczony, skorodowany, że nie dało się go w żaden sposób wyjąć. Musieliśmy cewkę rozkręcić, żeby go tam młotkiem bezwładnościowym wyjąć. Samochód ma przejechane ponad 220 tysięcy kilometrów i zaraz Wam pokażę, jak tutaj wyglądają elementy rozrządu. Przy okazji też wymieniliśmy dwie rolki osprzętu tutaj paska PK, dlatego że tutaj rolkę prowadzącą i rolkę napinającą, dlatego że tam już wydawały łożyska dźwięki niepożądane. Dobra, zobaczcie sobie tak. Tak tutaj wygląda jedna rolka, która, mam nadzieję, że to słychać, jak ona tutaj szumi. A druga roleczka, no ta jest troszeczkę cisza, aczkolwiek tutaj w ręku to tak nie do końca, nie zawsze te dźwięki są przenoszone. Oczywiście uszczelniacz jest wymieniony. No cóż, kółko pompy wysokiego ciśnienia. No ja wiem, ja się po prostu wymienia, dlatego że tutaj zęby też się wycierają. Skoro jest nowy łańcuch, to i nowa zębatka powinna być. Także tak wygląda tutaj kółko kołozębate pompy wysokiego ciśnienia. Łańcuch. No cóż, tak w ręku nie będzie widać, czy on jest mocno zużyty, czy on jest mocno wyciągnięty. To widać najlepiej na rozrządzie na samochodzie. Tam te napinacze nie były jakoś dramatycznie powyciągane, powysuwane. Tutaj mamy kółko zębate od wałka rozrządu górne. Ono też tutaj nosi już jakieś ślady zużycia, ślady wytarcia, aczkolwiek nie ma tutaj jakiegoś dramatu. Natomiast jeżeli chodzi o ślizgi już tutaj widać, że no są dosyć mocno powycierane. To jest ślizg prowadzący. Tu mam ślizg napinający. I zobaczcie sobie, jak on tutaj też jest już mocno dosyć wytarty. Zobaczcie, jak tutaj już jest mocno wytarte, odciśnięte miejsce od napinacza. Tu mam ślizg górny też prowadzący. Zobaczcie sobie, ten jest bardzo mocno wytarty od łańcucha. A tutaj mam ślizg napinający też górny od górnego rozrządu. I zobaczcie sobie, jak to tutaj wygląda. Tutaj też już jest dosyć mocno wytarty. Tutaj tak samo jest mocno już wytarte od napinacza. No i zobaczcie, napinacz. Czym różnią się napinacze oryginalne, fabryczne od tych już zamiennikowych, tych późniejszych zamiennikowych? No z oryginału, jeżeli kupujemy rozrząd oryginalny do wymiany, to też będzie tutaj inny klucz. Tu jest klucz 27, a w nowym napinaczu mamy klucz 24. To jest taki jakby pierwszy znak, czy rozrząd był wymieniany, czy też nie. Oczywiście mówię o tych starszych modelach, nie mówię o serii F, bo tam zdarzały się już napinacze oryginalne, fabryczne na klucz 24. Zobaczcie, jak tutaj jest mocno wytarty ten napinacz, już od łyżwy. Tutaj mam napinacz, ten środkowy, i zobaczcie, jak on już jest tutaj mocno też zużyty, wytarty.
Także no ten rozrząd, samochód ma 220 chyba 6 tysięcy kilometrów przejechane. Nie ma powodu, żeby sądzić, że ma więcej. Myślę, że to jest jego oryginalny przebieg. No co, łańcuch jak łańcuch. Teraz i tak nie zobaczę, czy on jest wyciągnięty mocno, czy nie. To było widać właśnie na samochodzie, jak po napinaczach, po jak łyżwy są ułożone, jak są napinacze mocno wyciągnięte. Także to wszystko jest powymieniane. Tutaj w tym samochodzie rozrząd zrobiłem bez wyjmowania silnika, dlatego że nie chciało mi się opróżniać układu chłodzenia do wymiany rozrządu, dlatego że tak było po prostu prościej. Mogłem sobie pozwolić na wymianę rozrządu na samochodzie, dlatego że do demontażu miski olejowej wystarczyło delikatnie tutaj unieść silnik i miska po prostu wyszła bez demontażu dolnego wózka. Konstrukcja dolnego wózka właśnie umożliwia demontaż miski na samochodzie bez większego tutaj problemu. No cóż, tutaj było o tyle łatwiej, że samochód ma manualną skrzynię biegów, także to jest łatwiejszy demontaż niż automatyczną skrzynię się demontuje. Ostatnio właśnie jakiś tam się pojawił komentarz, że w X5 E70 z silnikiem N57 do demontażu przedniego dyfra, który jest mocowany centralnie do miski olejowej, nie ma potrzeby opuszczać zawieszenia, nie ma potrzeby opuszczać przedniego wózka. Myślę, że już sam ten komentarz zweryfikował kompetencje osoby piszącej ten komentarz, dlatego że każdy, kto miał do czynienia z tym konkretnym modelem samochodu i w tej wersji silnikowej, potwierdzi, że nie ma fizycznie możliwości demontażu przedniego dyfra bez opuszczenia przedniego wózka. Także proponuję przemyśleć komentarze. Oczywiście każdy komentarz jest cenny pod moimi filmami, ale fajnie by było, gdyby one były bardziej trafione. Pojawiały się też komentarze, że do demontażu, do wymiany rozrządu w tym silniku N57 czy N47 nie ma potrzeby demontażu miski. Niestety jest taka potrzeba, dlatego że jeżeli nie odkręcicie koła zębatego od pompy oleju, to nie wymienicie rozrządu, dlatego że to jest pierwszy łańcuch, pierwsze koło, które należy zdemontować do demontażu kolejnych poszczególnych elementów tego rozrządu. Także tutaj właśnie, tak jak już wcześniej wspomniałem, komentarze bardzo szybko weryfikują kompetencje osoby piszącej komentarze. Także oczywiście nikogo nie obrażając, bo myślę, że tutaj też ludzie, mechanicy mają do czynienia z samochodami, ale chyba niekoniecznie, nie do końca z tymi modelami. Także no cóż, jest druga połowa miesiąca, grudnia, a my już mamy trzeci rozrząd za sobą, także słuchajcie, no troszkę tutaj przemiał mamy, niczym w fabryce. No cóż, myślę, że odcineczek dosyć rzeczowy, tym samym chciałbym zakończyć ten odcineczek. Oczywiście pamiętajcie o dawaniu lajków, o komentarzach, o subskrypcji mojego kanału. Widzimy się w następnym odcineczku. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia.